Dzisiaj chciałbym troszkę tak luźno porozmawiać o domach, o zakupach, o pracy. Jeżeli chodzi o domy tutaj, gdzie ja mieszkam w Vancouver, to są, jak już powiedziałem, jedne z najdroższych na świecie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ostatnie 10 lat tak domy poszły to w górę, że niesamowicie. Jedną rzecz, co Chińczycy to robią, bogaci Chińczycy przyjeżdżają tutaj, wykupują domy i wracają z powrotem i wynajmują te domy. Robią tutaj inwestycje dla siebie, dla swojej rodziny. Także już jest ich tutaj bardzo dużo, aż bym powiedział za dużo. Ponad 300 tysięcy jest tutaj Chińczyków. Około 300 tysięcy ludzi, znaczy Hindusów, znaczy z Indii, Pakistan. Dla białych coraz mniej jest miejsca, także nasze wnuki będą miały kiedyś problemy. A teraz, jeżeli chodzi o ceny domu, tak powiedziałem, ceny są bardzo wysokie. Najtańszy dom do remontu to, ja wiem, pół miliona, i to w tej najtańszej dzielnicy. W najdroższej dzielnicy nie kupi się domu za pół miliona. W najdroższej dzielnicy, tam wyżej w centrum, pod górami, gdzie są piękne widoki na całe okolice. Ja bym powiedział, że takich widoków to chyba nie ma nigdzie, jak tam mają. Dlatego te ceny są takie kosmiczne. Bo widok jest naprawdę cudowny. To się nazywa takie miejsce British Property. To tam są ceny, tam byłem kiedyś u jednej znajomej dentystki, starsza babcia, już ma 80 kilka lat. Ona tam mieszka, ale widok ma prześliczny. Dom był starszy, ale cena to jest właśnie za te widoki się płaci. Mieszkania apartamentowe, znaczy takie jak w Polsce, w blokach, są tańsze, ale też ceny są takie drogie, że już na przykład początkującego, który siedzi w Kanady, za bardzo na to też nie stać. Musi trochę wiele lat pracować, żeby to kupić. Chociaż kupić jest bardzo łatwo, wam powiem. Samo kupno bardzo szybko, można się wtopić w pożyczki i na dom. Nie musicie nic spłacać, żeby kupić dom. To jest najgorsza inwestycja, co może być. Ale ludzie tak robią, ludzie kupują po to, żeby mieć. Szczególnie nowe domy sprzedawają i mieszkania sprzedawają bez wkładu własnego. Można kupić takie mieszkanie bez wkładu własnego. I normalnie się mieszka, spłaca tak jak każde inne, tylko że to jest takie ryzykowne, bym powiedział. No ale niektórzy ryzykują. Każdy z nas jest inny i każdy ma inne poglądy, także tak to wygląda. Bo procenty bankowe są naprawdę bardzo niskie od iluś tam lat. W tej chwili nawet jest 2,5% się płaci, jak się kupuje dom, pożyczkę na dom się bierze. Te 2,5%, te procenty to są obliczane, ja wam powiem, zależy na jaki okres bierzecie tę pożyczkę, na 2 lata, na jaki okres, na jaki dom. Dom się bierze w sumie na 25 lat, można wziąć na krócej, jeżeli na kogoś stać, ale w większości przypadków to jest 25 lat. Po 25 latach ten dom dopiero zostaje spłacony, także ten dom kosztuje na przykład 500 tysięcy, a wy musicie oddać do banku prawie trzykrotnie. Ale to jest normalna rzecz. Ludzie w Polsce się tym dziwią, nie mogą tego zrozumieć, ale no, po prostu tak to jest. Bank pożycza, ale bank z tego żyje. Także nie straszcie się tym, że o, bo to przez te lata trzeba tyle płacić. No niestety,
Takie jest życie i tego nikt nie zmieni. W Kanadzie i w Stanach większość ludzi mieszka we własnych domach. Inaczej niż w Europie. W Europie jest odwrotnie. Większość ludzi mieszka w blokach. A tu jest inaczej. Większość ludzi mieszka we własnym domu. Ja bym powiedział, że tak z 80% ludzi mieszka w domach. A tylko może 10-15% w budynkach apartamentowych, znaczy te apartamentowe, jak powiedział, no, mieszkania takie jak w Polsce są, no, ludzie mają, jak to się nazywa, to komunalne, nie, komunalnych tutaj nie ma. A czy też są komunalne, o mówię, nie ma. Pewne wypadki są, są małe zarobki, można dostać mieszkanie komunalne i to jest dużo tańsze też. Jest taka opcja, kto ma mniejsze zarobki, kto ma wysokie zarobki, to się za bardzo nie opłaca, bo odpłatność wychodzi podobna, tak jakby wynajmował obojętnie gdzie. Także to nie ma wielkości, że jakie małe zarobki, to się opłaca, bo to od wielkości zarobku się wtedy płaci miesięczne raty, ale to się nie spłaca tego domu, to się normalnie wynajmuje. Tak jak spółdzielcze mieszkanie w Polsce, o coś takiego podobnego. No to troszkę na innych zasadach, ale coś tak wygląda. Wynajem mieszkań nie ma żadnych problemów tutaj. Zawsze są mieszkania wolne i zawsze można sobie wynająć. Tylko zależy, jakie chce. Droższe, tańsze, w jakiej dzielnicy. Ludzie się przeprowadzają w Kanadzie bardzo często. W Polsce ktoś się przeprowadzi do mieszkania, to mieszka latami. A nie mówiąc o domu, to już się nigdy nie prowadza. W Kanadzie i w Stanach tego nie ma. Nawet i dom. Kilka lat pomieszka, nie podoba mu się coś, co chce się zmieniać, zmienia dom, kupuje drugi i przeprowadza się do następnego. Tak samo z bloku do bloku przeprowadzałem. Ja osobiście się prowadzałem przez te lata, co ja mieszkam w Kanadzie, około 30 lat, kilkanaście razy się przeprowadzałem. Także to jest normalna rzecz i człowiek już jest do tego przyzwyczajony. Najgorsza pierwsza przeprowadzka, wam powiem. Dalsze przeprowadzki to jest, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o jaki najlepszy zawód, żeby przyjechać do Kanady, ja wam powiem tak prosto i otwarcie, że ci, kto skończyli studia w Polsce, raczej niech nie liczą, że te studia będą tutaj uznane. Te studia nie zostaną uznane i także to później jest wielkie rozczarowanie, bo do biura nikt nie przyjmie, zapomnijcie o tym. Trzeba się przekształcić albo zrobić zawód. Muszę zmienić pas. Albo zrobić zawód inny, albo iść z powrotem do szkoły. Może nie tak długo jak normalnie, ale trzeba to odnawiać tutaj w Kanadzie. Najlepiej przyjeżdżając jest, jak się ma swój dobry zawód stolarza. Stolarz może dostanie pracę na budowach, domy budują, bo domy budują z drewna i tam potrzebny jest stolarz, żeby się znał. Wtedy ma szansę tutaj zarobić. Albo dobry stolarz, najlepiej otworzyć swój własny interes i też pracować na budowie, ale jako sam dla siebie. I wtedy się zarabia duże pieniądze. To jest dobrym elektrykiem, to jest dobrym spawaczem. Tylko nie takim prostym spawaczem, tylko specjalistycznym spawaczem. Po prostu. A do tego, jeżeli się zna dobrze język, to sprawa jest otwarta. Bardzo można pracować w tym zawodzie. To jest najlepsze wyjście, jak ktoś ma dobry zawód. Tutaj nie ma problemu, żeby go ktoś nie przyjął. Zawsze znajdzie pracę, jeżeli okaże się, że jest dobry w tym zawodzie. Teraz inne sprawy, jak wyglądają sprawy, na przykład do kina, iść do kina, ile bilet kosztuje do kina. Normalny bilet do kina kosztuje około $12.
ale jest jeden dzień w tygodniu, na przykład wtorek, gdzie można obejrzeć ten sam film za 7 dolarów. To jest tylko jeden dzień w tygodniu, to jest duży dyskont na niego i tylko 7 dolarów. Jest wiele, wiele kin, wiele możliwości do tego. Ostatnio byłem kilka razy na takim bardzo wielkim ekranie, no trudno powiedzieć ile metrów, bo miał może ze 15 metrów wysoki, na 30, może nie 30, ale 25 jakiś szeroki. To wydawało mi się naprawdę aż za duży. Za głośno to było i tak, no za duży. Za duży. Ciekawe, że znowu jadę do dentysty, jakby się ktoś pytał, już kilkakrotnie nagrywałem to wideo, różne wideo i ciągle z dentystą związane, także, ale dzisiaj jadę żonę odebrać, ona jest u dentysty, także no, to, jakby ktoś powiedział, w Kanadzie tylko się chodzi do dentysty. No. Z Polski dentysta. Dwóch dentystów tam pracuje. Polscy dentyści. Mamy tutaj po prostu i polskich lekarzy, i polskich dentystów. Także wszystko polskie, jakby kto chciał. Ale niestety, no, język angielski jest potrzebny. Ludzie w Toronto na przykład mieszkają przez wiele lat. Tam jest bardzo dużo Polaków. To Polonia czterokrotnie większa niż tutaj. Także niektórzy przyjechali i nie umią angielskiego do tej pory. Po prostu im to nie było potrzebne. Ale to jest właśnie źle. Język angielski jest podstawą całego życia tutaj w Kanadzie. Kto zna język angielski, nie ma żadnego problemu. Wyjeżdżając z Polski bez języka nie macie żadnych szans na to, żeby polepszyć sobie jakoś to życie. Możecie tu żyć tego, ale to będzie wegetacja tylko. Dla mnie Kanada to piękny kraj. Chociaż kiedyś było to dużo, Kanada była piękniejsza. W sklepach było wszystko, kanadyjskie rzeczy były w sklepach, amerykańskie, z Hong Kong były, bardzo dobre rzeczy były. A teraz 99% tylko z Chin. To jest najgorsze dziadostwo, co może być. Ale nie ma innego wyjścia. Zresztą byłem w Europie, byłem w Paryżu. W najdroższych sklepach byliśmy kilka lat temu. W Paryżu, w Galerie de Fayette, Le Bosch. Tam dosłownie wszystko też było z Chin, także byłem tym zaskoczony okropnie. Także już nie ma nigdzie nic dobrego co do kupna. To tyle na dzisiaj, bo już zajeżdżam na parking. Bo tutaj właśnie, tutaj podjadę prosto, to jest właśnie Dental Center. Przybliżę to troszkę. O, właśnie tam idę. Do Dental Center. Właśnie ten Gołoś, Jacek Gołoś tam jest. No i to dziękuję na dzisiaj. Do usłyszenia.